Dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu. Jest bardzo wcześnie rano, a ja uznałem, że idę na jogę, żeby trochę się wziąć za siebie. Tak jak już mówiłem wam w ostatnim vlogu, muszę się za siebie wziąć, więc robię to serio i idę na tę jogę rano. Bo ja jak rano nie wstanę i nie zmuszę się do jakiejś aktywności, to już cały dzień przesiedzę w domu, więc tak. A, no i jeszcze? A, no fajnie. No i jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że ja cały czas ostatnio jestem wszędzie w tej czarnej bluzie. Ale tylko tak się wydaje, bo ja mam kilka takich czarnych bluz, więc usprawiedliwiam się, chociaż nikt nie pytał. No nic, dobra. Dzięki bardzo i miłego oglądania. Bo się przebrałem, możecie go zobaczyć. Zaprośmy na to, że idę serio. Słuchajcie, uznałem, że... Słuchajcie, uznałem, że jednak nie biorę telefonu na zajęcia, chcę się skupić w 100% na jogowaniu, więc niestety on tam nie pokażę, ale trzymajcie za mnie i widzimy się teraz. A kiedyś może mu pokażę, ale to już będzie trochę bardziej zaawansowany poziom mojego jogowania, bo ledwo teraz dotykam ziemi rękami, więc prosty. Słuchajcie, te pieski są takie piękne wszystkie. Ale juj, cześć! No hej! Patrzcie, ale znalazłem takiego jednego, który jest dla mnie idealny. Tylko muszę go teraz znaleźć. Gdzie on był? A teraz nie wiem. Poczekajcie, jak go znajdę, to wam powiem. I tak to wygląda, to jest strasznie głośno. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, ale te pieski są wszystkie takie piękne. Powiem wam, że nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby tu przyjeżdżać, bo... Chyba chcę psa. Patrzcie tutaj, jaki piękny, hej! Tutaj był też taki jeden piękny i tutaj. Tylko teraz one chyba tam... O! Cześć! Cześć! Ty jesteś taki piękny! No hej! Taki ładny kubraczek, ładny. Piękniusi ty jesteś. Dzień dobry! Dzień dobry! Słuchajcie, w tym się zakochałem, ale on się tak boi strasznie, bo... A, albo może nie chce tego kubraczka mieć na sobie. Ale no piękny jestem. O, a walka z tym kubrakiem. Trzeba go ściągnąć, trzeba go ściągnąć. No cześć, cześć Luzieczku. Powiem wam, że jestem... Jakie tutaj są piękne pieski. Cześć. Cześć. Nie no, ja jestem, powiem wam, że to jest przerażające i od mnie się tak chce płakać, jak tutaj jestem. Te wszystkie pieski w tej klatce, one tak chcą, żeby ktoś zabrał. Nie no, powiem wam, o Jezus, jaki ty jesteś piękniuś, hej. Patrzcie na to. On wygląda trochę jak Bailey od moich znajomych. Tak, no piękna jest. Ale no ja jestem po prostu w niebo wzięty, po pierwsze, że tu jest tyle piesków, ale jest mi tak przykro, że one tutaj są. W tych klatkach, one są takie smutne, te pieski wszystkie. Wiele z nich się w ogóle boi wszystkiego, słuchajcie. No, ja nie wiem, jak ludzie mogą takie psy zostawiać gdzieś. Po prostu zostawić tego psa i... Super, to jest dla mnie nie do pomyślenia, no maksa. No ale nie no. Nawet nie wiem, co tu mogę wam nagrać, bo aż mi jest przykro na to wszystko patrzeć. Więc tak trochę wam tylko pokazałem, a tak to wiecie. No nie no, jeżeli ktoś z was myśli nad pieskiem i nie chce rasowego psa konkretnej rasy, to naprawdę przyjedźcie do schroniska,
bo tutaj jest tyle pięknych psów, które po prostu czekają, żeby ktoś z was je wziął. I są wszystkie rozmiary, duże, małe, średnie, białe, czarne, beżowe, naprawdę. Jezus, nie mogę. Otóż tutaj też są... Czy to jest koza? Hej, koza. Hej. No nice. I tam są też kaczki. No wyostrzy. Patrz, tutaj są takie właśnie... No hej. Jaki ty jesteś piękniusi. Ojejku, jaka chłopuniarz. No hej, pieseczku. Piękna ty jesteś. No ale taki... Ojejku. No cześć. No piękniutka. No. Nie pokuszaj. Ja nie mogę to powiedzieć, ja myślałem, że mnie to w ogóle nie ruszy. A. What the, kurde. No nic. Ej, naprawdę zacząłeś się zastanawiać nad tym, czy nie się teraz psa do domu. Właśnie z Olą idziemy zjeść, bo muszę wam powiedzieć to. Jeżeli to jest Vlogmas, no i... No z czym wam się kojarzy Vlogmas? Jedyne jedzenie, które się pojawia sezonowo... No kurde, drwal. Drwal. Jakby bez drwala po prostu nie ma świąt. Nie ma zimy. Nie ma zimy bez drwala, więc idziemy w tym roku. W tym roku idziemy właśnie na drwala. A powiedzcie mi, czy wy jesteście team mięso? Znaczy nie, bo nie ma w tym roku wege. Czy jesteś ty team kurczak, czy team wołowina? Ty jesteś team kurczak, czy wołowina? Tylko kurczak. Jezu, ja też kurczak. Dwar z kurczakiem. Ja też dwar z... Ja też drwal z kurczakiem, no. Więc bierzemy dwa razy drwala z kurczakiem, chodźcie z nami. Tylko Sprite. Ej, to jest zakręcone. I Sprite. Tylko i wyłącznie Sprite. A nie, jakaś... Cola zero. Cola zero tylko. Nie cola. Tylko Sprite. Słuchajcie, chciałbym wam powiedzieć, że to będzie test, ale no niestety to nie jest test. Już jadłem drwala nie raz, więc...
Dobra, będę go jadł. A przecież jeszcze trzeba ten. No i nie trafiłem. Ej, znów nie trafiłem, dwa razy nie trafiłem. Może masz podpójne, czy nie masz? Nie, udało się, po prostu nie umiałem trafić w dziurkę. Dobra, let's go. Jestem w domu. Chciałem powiedzieć, że jest wcześniej, ale ta ciemność za oknem wcale o tym nie świadczy. Jestem teraz właśnie na Pinterestie, bo szukam inspiracji na sesję zdjęciową. Z tego będzie kolejny odcinek, więc możecie wyczekiwać. Idę na sesję z moją koleżanką, więc przeglądam od kilku godzin inspiracje i kurczę, no nie wiem, tak naprawdę wszystko mi się podoba. Muszę teraz popatrzeć jeszcze na swoje ciuchy, żeby zobaczyć tak naprawdę, co mam i co mogę wykorzystać. Ale i tak najważniejsza rzecz, jaka mnie interesuje teraz, to zastanawiam się nad powrotem do agencji modelingowej. W sensie chyba chcę spróbować znowu swoich sił w modelingu, bo robiłem to jakieś 7 lat temu i przez ten czas dużo się zmieniło. Więc się zastanawiam, czy może nie wrócić do wykonywania tego zawodu. Na to tylko potrzebne są mi zdjęcia, więc właśnie te zdjęcia też będą takie trochę testowe. Chciałbym, żeby one były, nie wiem, jak mam to powiedzieć. Nie wiem, czy nadal się robi po Polaroidy w agencji. W każdym razie, no nie wiem, czy to jest potrzebne. No, ale jak już zrobię, no, jak już pójdę na te zdjęcia, no to zrobię, będę miał na Instagramie. Właśnie, możecie patrzeć na mój Instagram, bo jestem przekonany, że jak wleci odcinek z sesji zdjęciowej, to na pewno jakieś zdjęcia już się pojawią na moim Instagramie. Więc możecie wchodzić w link, linki są na dole w opisie i podrzucę wam też link do osoby, z którą będę robił zdjęcia, więc sobie zobaczcie, nic wam nie zdradzam. Jeżeli jesteście zainteresowani, to wchodźcie, nawet wam imienia nie powiem, musicie wyjść i zobaczyć, jeżeli chcecie. No i będziemy robić te zdjęcia, mamy studio wynajęte, więc mam nadzieję, że będzie coś z tego fajnego. No i wracając do tego modelingu, kiedyś bardzo nie chciałem być modelem. Ale nie wiem, czy mi się coś zmieniło w głowie, czy po prostu brak perspektywy. Nie, żartuję. Nie. Czy to mnie przyświetla? No za to teraz to jestem, dobra. W każdym razie, jestem bardziej, jestem w swetrze, uwielbiam w ogóle ten sweter. To jest taki bardzo ciepły sweter, on jest z prawdziwej wełny. To jest sweter z Timberlanda. Możecie zobaczyć, a w sumie to nie zobaczycie, ale ja go kupiłem w second handzie za chyba 60 zł, 70, coś takiego. I powiem wam, rok temu albo 2 lata temu. I powiem wam, że ja zawsze jak mam ten sweter na sobie, to kurtkę muszę mieć rozpiętą, bo on jest tak ciepły, więc polecam wam na takie zimne dni, jak teraz. A jeszcze tak naprawdę nie jest super zimno, bo jest na plusie cały czas, przynajmniej we Wrocławiu jest temperatura na plusie, może w nocy, ewentualnie rano jest na minusie, ale ogólnie w dzień to jest ciągle na plusie, a jest tak zimno, że nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. No nic, w każdym razie, co wam jeszcze chcę powiedzieć? Ja te zdjęcia chcę, żeby one były takie bardzo basic, chcę, żeby one były takie, no takie typowo studyjne. Nie chcę, żeby to było jakieś sztuczne pomieszczenie za mną, chcę, żeby to była ściana. Tam na pewno jest ściana z cegieł, nie wiem, czy też są inne ściany. Wydaje mi się, że w studiu takim powinny być różne ściany, no ale nigdy w tym akurat konkretnym nie byłem, do którego idziemy. No więc, nie wiem, idzie z nami jeszcze jedna koleżanka, która ma taki świetny feed na Instagramie, po prostu dobra, ją też wam wrzucę tam na dole. Uwielbiam jej feed, uwielbiam jej zdjęcia i ona idzie z nami.
Więc mam nadzieję, że coś ciekawego stworzymy. Postaram się też stworzyć jakieś rolki. Może, tak teraz w sumie pomyślałem o tym, że może jeżeli zrobię jakąś fajną rolkę, kilka ewentualnie, no to może wrzucę to jako tutaj shortsy na YouTube'a. Nie wiem, bo podobno te shortsy też dużo dają, a ja no to tak wiecie, średnio z tymi shortsami, ale kurczę, może to przemyślę. Może tak. No nic, ja muszę szukać dalej, ale już teraz w tym miejscu chciałem wam bardzo podziękować za oglądanie tego filmu. To był taki weekly vlog. Nie wiem, ile on trwał tak naprawdę. Nagrywałem go chyba 2 tygodnie, ale dlatego też, że byłem chory, więc trochę tam ponagrywałem. Wiecie, to schronisko i wszystko, więc wrzucę wam wszystko do tego jednego filmu. Mam nadzieję, że wam takie filmy się podobają, bo dostałem ostatnio informację, że te moje vlogi powinny być dłuższe. I jestem bardzo zmieszany, bo niektóre osoby mówią, że lubią oglądać filmy takie do 10 minut, niektóre mówią, że lubią długie, więc chyba będę robił tak pół na pół. Jako, że wrzucam 2 filmy w tygodniu, no to uznałem, że może będę robił jeden dłuższy, drugi krótszy. No więc tak, bardzo wam dziękuję za oglądanie, wpadajcie na moje wszystkie media społecznościowe, Instagram, TikTok. Subskrybujcie mój kanał tutaj na YouTubie, bo bardzo się cieszę, jak mi subskrybujecie. Nie wiem, czy to faktycznie coś daje, no ale jednak jak mi ta liczba rośnie, to jest jakoś tak mi miło inne serduszku. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.